Witam Państwa. Moim gościem jest y, dzisiaj pan redaktor y, Jacek Żakowski. Witam pana redaktora. Kłaniam się. Jacku, ja, ja mam tam takie pytanie. Oglądałeś już? Ja wiem do czego pijesz. On, y, chodzi ci o ten y, tak zwany tajny film Stanowskiego, zapewne. Owszem, zapoznałem się. Y, y, a, a potem przyznaję, oglądałem też te wspomniane w jego filmie wystąpienia. No, no tak, no, ty, 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 co ty o tej całej sprawie sądzisz? Wydaje mi się, że coś w tym jest. Wiesz, ja od dłuższego czasu mam wrażenie, że faktycznie coś jest na rzeczy, yy, że dostajemy złagodzone wersje. Ale jeśli to jest prawda, w sensie, że on na zamkniętych spotkaniach kierowniczych takie bzdury wygaduje, to mamy problem. Problem to my mamy i to mamy go od lat. Ale ja, tak szczerze, to mam takie wrażenie, że pan prezes faktycznie ma pewne objawy demencji. I tak szczerze nie rozumiem w tym kontekście. Tych kolejnych wystąpień. Jasne, ale weź pod uwagę, że żadna telewizja tego nie, nie wyemitowała. Nikt, ja mam wrażenie, podobnie jak redaktor Stanowski, że to faktycznie mogło być takie grzecznościowe udawanie przed starszym panem, który, no brzydko powiem, odchodzi. Tylko sprawa się rypła, bo nagrania są w internecie. No tak. I tutaj pisma problem, bo bo wiesz, ta, jak się słucha tego w całości, to to jest po prostu przednia yy, komedia. Ale wiesz, yy, w pierwszej chwili możesz pomyśleć, że to żarty są po prostu jakieś. Ale potem sam zacząłem sięgać głębiej pamięcią i. No, co tu owijać w bawełnę? Może skala absurdu się y, już ta chorobowa wykładniczo zwiększyła, ale sposób narracji y, i, wiesz, ten sposób wysnuwania myśli y, czyni mi całą tę sytuację prawdopodobną. Masz rację, ja mam te same, te same odczucia. To znaczy, że ten odlot może faktycznie być prawdziwy. To tylko jak myślisz. Dlaczego Stanowski nie zdecydował się opublikować swojego filmu, i, i musiał go wykraść i opublikować youtuber fu? No, ta sprawa też nie daje mi spokoju. To znaczy, co skłoniło Stanowskiego, żeby nie publikować tego filmu? To znaczy, sam się zastanów, co musiałoby się teraz stać, żebyśmy my nie opublikowali tej naszej rozmowy. Jacy ludzie musieliby użyć jakich argumentów? Jacku, nie snuj, i takich potwornych wizji, bo taka sytuacja to byłby by, by pierwszy raz w mojej dość. Już długiej karierze, no raczej wykluczam te, tego typu, tego typu możliwości. To mamy, no to mamy paradoks, bo wiesz, jeśli faktycznie jest coś na rzeczy i jakieś siły, nie wiem jak to nazwać, mogą wyciszać na taką skalę zjawiska, to działalność fu idzie temu całkowicie wbrew, bo on i tak jakimś cudem zyskuje Dostęp do tych nieopublikowanych materiałów. To zadziwiające, prawda? Albo przerażające. Jak się głębiej zastanowisz. To wyzwolenie, bo trudno jest przed nim coś ukryć, ale też więzienie jednocześnie, bo trudno jest coś przed nim ukryć. No dobrze, ale wróćmy trochę wstecz w naszej rozmowie, bo komentujemy dla Państwa coś, ale może warto, żebyście lepiej wiedzieli co. Posłuchajmy wspólnie dwóch moich ulubionych fragmentów z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, o którym z redaktorem Żakowskim rozmawiamy. Nie doceniliśmy jednak skali problemu i mam tu na myśli lotnisko w Radomiu. Ja widzę zdziwienie na wielu twarzach. Jednocześnie czas jest, abyśmy stanęli w prawdzie i otworzyli oczy, bo wmawia nam się, że lotnisko jest puste. Że nie latają z niego żadne samoloty. Otóż, proszę Państwa, jest to nieprawda. To lotnisko okazuje się bramą nie tylko dla agentów wywiadu Persetak wprost, ale co groźniejsze, dla dezinformacji internetowej. Udało mi się ustalić i są na to niezbite dowody, że to właśnie lotnisko w Radomiu stanowi główny punkt przerzutowy dla internetowej dezinformacji. Przez to lotnisko jest ona dostarczana pod osłoną nocy, instalowana w internecie. Proszę Państwa, nadszedł czas, aby stanąć w obronie wolnego internetu. Ten sekret pozwa pozwala mi dziś na sformułowanie odważnej, ale że tak powiem przyszłościowej wizji. Wizji przyszłości, w której przeszłość mamy już za sobą. W tej przyszłości nie będzie już w nocy... Lądować samolot z kanclerz Angelo Merkel, która będzie wydawać polecenia polskiej armii po niemiecku. Tak, to to właśnie tiki, to, te, te moje ulubione fragmenty. Jacku, raz jeszcze, jak to można w ogóle komentować? Cóż, yy, kiedy słucham tego yy, ponownie, to faktycznie słyszę w głowie taką, jakby odległą wskazówkę moralną, że w istocie nie tyle powinniśmy to komentować, co udzielić wypowiadającemu natychmiastowej pomocy medycznej, w sensie psychiatrycznej. Yy, yy, chociaż yy, Ale posłuchaj miałem, miałem w rodzinie taką fajną ciotkę Wiesz z tych co to za komuny yy, Wiedziała yy, Jak i, i od kogo mięso kupić Jak to mówił mój wujek A jej mąż herszt baba No i wiesz A yy, miałem okazję odwiedzi, odwiedzić ciotkę Jakiś czas temu Jakie było moje zdziwienie, kiedy przedstawiła mnie Norbiemu, a następnie poinformowała mnie, że się pakuje, bo wychodzi za mąż. Przylatuje po nią Joe, Joe Biden i zabiera ją do Ameryki, bo się jej oświadczył i to dla niego y, y, rzuciła y, Jarusia. Rozumiem. Ale to jest już aż tak. Masz na myśli, że prezes. Jest już albo w tym stanie, albo na, na progu tego stanu. A ty tego nie słyszysz? Jak to w ogóle może komuś przejść przez gardło? Tomku, słuchaj, on przekonuje swoich zwolenników, że w Radomiu pod osłoną nocy lądują tajne samoloty, którymi przywożeni są do nas szpiedzy, oraz dezinformacja, która instalowana jest w polskim internecie. Kiedy tak to przedstawiasz, to faktycznie brzmi chyba jeszcze bardzo absurdalnie. Ale ja cytowałem, on przecież dokładnie to powiedział. To prawda. Yy, no tak, ale dobrze, przejdźmy może do tego, co, do co według mnie jest chyba jeszcze śmieszniejsze. To znaczy do kolejnych yy, przemówień. Do... No tak, to jest faktycznie prawdziwy popis, taki wręcz. To może zaraz o tym porozmawiajmy, ale. Posłuchamy takiego naszego makiu, yy, miksu debestów. I nie pozostaje mi nic innego jak podzielić się z państwem moją podstawową refleksją. Lotnisko w Radomiu to doskonały przykład tego, co prezes nazwał niemiecko-rosyjską macką Ja od siebie dodałbym, że nie tylko sterowaną żydowską ręką, ale też za chińskie pieniądze. <śla> Tak proszę państwa, Polska nie jest wyspą, która dryfuje po niebie pełnym bitej śmietany, jak chciałby poseł Biedroń czy Śmiszek. Nie sposób mi się tu nie odnieść do słów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w mojej ocenie jak zawsze trafnie zdiagnozował źródło naszych problemów. Dezinformacja, która zalewa internet, stanowi poważny problem dla majestatu prezydenta Rzeczypospolitej oraz partii władzy. Jaką jest i w mojej ocenie powinno pozostać prawo i sprawiedliwość. Kwestia lotniska w Radomiu, o której dziś się dowiedzieliśmy na tym spotkaniu, powinna tchnąć nową wizję w głowy najbardziej zaangażowanych członków naszej, a właściwie dziś waszej partii. Zadajmy sobie pytanie, czy to nie jest czubek góry lodowej? No bo fakt, jest lotnisko w Radomiu, jest źródło dezinformacji. To jest już fakt, tak? I tu powiem wam, jaka jest prawda. Lotnisko w Radomiu to nie jest jedyna tego typu placówka, która może odpowiadać za dezinformację w internecie, za wizerunek prezydenta Rzeczypospolitej, z całym szacunkiem, panie prezydencie, ale jako totalnego potulnego błazna, za wizerunek pana prezesa jako starca z zaawansowaną demencją, nas, proszę Państwa, nas, reprezentantów milionów wyborców, jako nie, nie, nie zawaham się tego powiedzieć idiotów, Źródłem tych fałszywych przekonań, pojawiających się w umysłach milionów nieświadomych wyborców, głosujących na opozycję zdrady narodowej, jest y, opisana przez pana prezesa instalacja fałszywych informacji, fake newsów w internecie. No tak, to były takie najlepsze wisienki z wystąpień. Jacku, powiedz mi, bo widzę Twoją minę, powiedz to, jak to z nimi w końcu jest. A to nie jest oczywiste, no. W sumie to chyba nie jest tak, tak, jak już wcześniej mówiliśmy. Powiedz mi, czy oni naprawdę tak się tego człowieka boją, czy po prostu darzą go tak wielkim szacunkiem, bo, bo trudno jest mi przyjąć, że wzięli to całkiem na poważnie, skoro TVP całą sprawę tak skutecznie wyciszyła. I pytanie ważniejsze kto to wycisza? Bo zauważ, że Stanowski też swojego filmu nie opublikował i e, znamy go z przecieku. No tak, no ale sprawa jednak ujrzała światło dzienne. Ja teraz czekam, czy odniosą się do sprawy politycy e, opozycji demokratycznej. A właściwie to powinienem powiedzieć politycy większości sejmowej. Dziwne by było, gdyby się nie odnieśli. Wiesz, PiS e, sam im się wystawia na strzał. Yy, serwuje im piłkę, którą wystarczy odbić. Yy. I ty myślisz, że oni ją odbiją? To znaczy, yy, skutecznie to yy, wykorzystają? <grytanie> yy, zobaczymy. Yy. Sprawa jest, no ma mocny potencjał komediowy, a tak realnie, to mam wrażenie, że to może być faktyczny początek końca PiSu. Bo śmiech chyba jest gorszą bronią niż agresja. A tu musimy stanąć w prawdzie, to, 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 to co się tam zadziało jest po prostu ośmieszające w takim stopniu, że mogą się z tego już nie podźwignąć. No dobrze. To tym, optymistycznym, pesymistycznym, z pewnością pesymistycznym dla pisu. Tak czy inaczej, tym śmiałym akcentem kończymy nasz program. Ja nazywam się Tomasz Lis, a moim gościem był pan redaktor Jacek Żakowski. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.